Okej, okay. cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. Bitcoin kosztuje 16 800. Dzisiejsze newsy ze świata kryptowalut to m.in. Core Scientific, który składa wniosek o upadłość, czyli firma górnicza, która będzie w tym momencie w stanie upadłości. Komitet wierzycielski Gemini przedstawia plan rozwiązania problemów z płynnością. Chiny nakładają przegląd bezpieczeństwa narodowego na transakcje dotyczące danych z udziałem kapitału zagranicznego. Duża część podaży bitcoinów utrzymywana przez inwestorów detalicznych osiąga najwyższy poziom w historii. No i cała masa innych newsów na MaxData, App, Ukośnik News. Między innymi, na przykład, taka ciekawa informacja: FTX ma ponad 1 miliard dolarów w gotówce. To jest bardzo mało, powinni mieć 8 miliardów dolarów. Natomiast Trump NFT tankuje, czyli spada, gdy hype umiera. Cena minimalna już spadła o 70%, a tutaj ciekawy news, karty debetowe, kredytowe, a nawet konta bankowe trafiają do Uniswap. To znaczy, że będzie można kupować, już można kupować tokeny na Uniswap za pomocą na przykład karty kredytowej i cała masa innych newsów na Max Data App zakładka narzędzia, zakładka wiadomości ze świata kryptowalut. Natomiast teraz... Jutro mamy wydarzenie o godzinie 14:30 Gross Domestic Product w Stanach Zjednoczonych, 14:30 Bitcoin będzie reagować poniżej oczekiwań. GDP, wtedy Bitcoin rośnie powyżej oczekiwań GDP, wtedy Bitcoin spada. Godzina 14.30, bądźcie na Telegramie, bądźcie na YouTubie. Będziemy to analizować w czasie rzeczywistym. Natomiast tutaj 10 predykcji od CoinDesk na temat rynku kryptowalut na rok 2023. Ale zanim do tego dojdziemy, Max Orderbook na ten moment pokazuje głębokość. 4,5 tysiąca bitcoinów do ceny 16 tysięcy dolarów. Jak to czytać? Bardzo prosto, słuchajcie, jeżeli dzisiaj na przykład wpłynęłyby na giełdy bitcoiny i byłoby ich około 4,5 tysiąca, to wtedy mielibyśmy bardzo konkretne przewidywanie bardzo konkretną spekulację, że ta cena może właśnie dojść do tej ceny, ponieważ tutaj widzimy taką płynność. Oczywiście to nie są wszystkie giełdy, musimy z tego sobie zdawać sprawę, ale są to największe giełdy, które mają stanowią około 90 kilka procent wolumenu. Jak mierzyć rezerwy Bitcoina również na Maxdata? narzędzia proczarcy mamy różnego rodzaju wskaźniki między innymi wskaźniki rezerw Bitcoina bierzemy lubkę i wymierzamy pamiętajcie żeby wy, jeżeli wymierzacie to żebyście wymierzali na odpowiedniej na odpowiedniej skali czyli tutaj przypinacie do odpowiedniej skali i dopiero wtedy to wymierzacie natomiast tutaj jesteście w stanie wymierzyć że na przykład ten wzrost to jest około 1700 bitcoinów w związku z tym mamy konkretną informację że 1700 bitcoinów na ten moment jest gdzieś na poziomie cenowym 16800, czyli w zasadzie niedaleko ta głębokość sięga. Natomiast zawsze, jeżeli mówimy o Max Order Booku, analizujemy to na bieżąco i w czasie rzeczywistym, na ten moment generalnie Bitcoin jest bardzo, bardzo nisko w porównaniu do danych historycznych, w porównaniu np. do Realized Cap, czyli zrealizowanego Market Capu Bitcoina, i przypominam, możecie już korzystać z narzędzi MaxData App w interwałach miesięcznych, subskrybować je za pomocą swoich portfeli krypto. To jest zupełna nowość na rynku kryptowalut. Natomiast MaxData App pracowało nad, tym, nad tymi smart kontraktami już od kilku miesięcy. OK, przechodzimy teraz do predykcji na rok 2023. A pierwsza predykcja, pierwsza predykcja to epickie bitwy o regulację na rynku kryptowalut, surowe regulacje kryptograficzne i walka społeczności kryptograficznej z tymi częściami regulacji, które będą zagrażać decentralizacji. Druga predykcja: dalszy rozwój platform Web3. Spowolnienie makroekonomiczne na rynku powinno odsunąć projekty kryptograficzne od spekulacji i skierować je w stronę użyteczności. Te projekty, które skrupulatnie przepracują Bessę moim zdaniem będą mieć szansę na ogromne wzrosty w następnej hoście. Zwróćcie uwagę na chociażby Cardano do Bitcoina czy BNB do Bitcoina rok 2017 i rok 2021. Ogromne wzrosty, ale te projekty skrupulatnie przepracowały Bessę. To jest priorytetem. Trzeci punkt. Więcej krwawień, więcej strat, więcej bólu ze względu na to, że upadek FTX jest zbyt rozległy i trudny do oszacowania, będziemy świadkami prawdopodobnie zamykania się jeszcze większej liczby funduszy i upadku jeszcze kolejnych firm, o których się nie spodziewaliśmy, że upadną. Czwarta predykcja. Jeszcze zanim tutaj do czwartej predykcji dojdziemy, to tutaj zwróćcie uwagę, że minerzy w tym momencie już kolejnie ogłaszają właśnie upadłości, tak jak na przykład ta firma, która wydobywa bitcoiny Core Scientific. To jest jej hala zresztą. Jedna z największych notowanych na giełdzie firmy wydobywających kryptowaluty w USA złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Natomiast planuje wydobywać bitcoiny. Posunięcie to następuje oczywiście po tym, jak ceny kryptowalut spadły. W tym momencie wydobycie bitcoina jest tańsze niż yy, Cena bitcoina jest tańsza niż jego wydobycie, i oczywiście rosną koszty energii. Czwarta predykcja, prawdziwie globalna adopcja bitcoinów. Rozwój globalnej adopcji, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, w których technologia blockchain może umożliwiać dostęp do zdecentralizowanej bankowości bez ograniczeń w zasadzie. Piąty punkt, skupienie się na życiu kryptowalut. Przepraszam, skupienie się na życiu poza rynkiem krypto, poza rynkiem blockchain, poza bitcoinem. Wielu influencerów, wiele osób opuści przestrzeń kryptograficzną podczas kryptowalutowej zimy, skupi się na innych zainteresowaniach, prześpi bezce, odchodząc od rynku i być może obudzą się dopiero w następnej hoście, tak prawdopodobnie będzie. Ludzie, którzy byli bardzo zaangażowani w rynek, po prostu się od tego rynku na czas bezsy odsuną, bo nie będą umieli na nim zarabiać w momencie, gdy wszystko jest w stagnacji i prześpią, prześpią najważniejsze momenty, najważniejsze momenty, w których Bitcoin będzie najbardziej okazyjny do zakupu. Być może już jest, zobaczymy. 6. Web3 stanie się modny. Web3, ale też sztuczna inteligencja. Będziemy świadkami dalszej współpracy między Markami Web3, a markami konsumenckimi i luksusowymi, wraz z rozwojem również sztucznej inteligencji, tutaj jest uwaga: blockchain może odgrywać coraz większą rolę w odróżnianiu treści tworzonych przez boty i sztuczną inteligencję od treści stworzonych przez ludzi. Tutaj jest kluczowe. Social media na blockchainie, które będą. Które będą obowiązywały nas do ponoszenia jakichś mikroskopijnych opłat, na przykład za postowanie, bardzo mocno ograniczą prawdopodobnie występowanie botów i spam botów, spam kont na różnego rodzaju tego typu zdecentralizowanych social mediach. Siódemka. Nowe wzrosty na NFT-kach. W ciągu ostatniego roku oczywiście zaczęliśmy dostrzegać bardzo duże inwestycje w te technologie, w technologię NFT. Między innymi zainwestowały w te technologie Starbucks, Nike, Disney. Hype na NFT z 2022 roku jest bardzo silnym wskaźnikiem, że być może to będzie hype również w 2023 roku. Zresztą generalnie trzeba spoglądać na to, co było hype'owane w poprzednich latach i pierwsze te technologie, projekty, które były hype'owane w poprzednich latach mają prawo na wybijanie się w trakcie nowej hossy, która będzie następować. Ósemka, D gaming i DAO, czyli zdecentralizowane gaming oraz zdecentralizowane autonomiczne organizacje przenikną do Web 2, do świata rzeczywistego również prawdopodobnie. Pełnoprawne gry wejdą w Web 3 natomiast a kolejne organizacje będą wdrażać DAO systemy zdecentralizowanego zarządzania. Bardzo ciekawe i miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast dziewiątka: duże giełdy stają się coraz większe i staną się jeszcze większe w związku z brakiem zaufania do tych małych giełd. Mianowicie Coinbase, Binance i Uniswap prawdopodobnie zdobędą łączny udział w rynku jeszcze większy niż do tej pory, ponieważ ludzie będą coraz mniej ufać tym małym organizacjom, tym małym giełdom, które nie będą dawały im poczucia bezpieczeństwa. Na ten moment w stosunku do dolara, Binance, Coin. Oraz Uniswap. Tak wyglądają ich wykresy, ale za jakiś czas to może być bardzo dobra okazja do tego, żeby właśnie takie projekty wykupić na tych maksymalnych dołkach. Być może już są te maksymalne dołki, być może jeszcze będą, ponieważ. Jeszcze musi nastąpić przegrupowanie przestrzeni. I to jest dziesiąty punkt, ostatni. Wiele firm kryptograficznych przegrupuje się z pokorą, odbuduje z uczciwością, tak piszą, odzyska zaufanie i powstanie, powstaną ponownie. Wiele projektów przestanie funkcjonować, ale te, które się dostosują, będą miały szansę na wzrosty w następnej hoście. Zwróćcie uwagę na rok 2018, Dołek. To 4 lata temu, 5 lat temu. Jakie projekty wtedy były na szczycie, na topie Litecoin, Stellar, EOS Bitcoin Cash, Bitcoin SV tego w ogóle już teraz nie ma w zasadzie, gdzieś tam z tyłu leci Iota, Monero to były topowe projekty w dołku poprzedniej Bessy teraz jesteśmy w dołku tej Bessy teraz są zupełnie inne nowe projekty w związku z tym te projekty, które rzeczywiście przepracowały Ethereum, XRP Tether Utrzymał się tutaj szacunek dla etera, Tetera. Cardano, bardzo dobra praca w trakcie tej bestii przed Hossą. To te projekty bardzo mocno się wybiły. Dlatego tutaj kluczowe jest to, żeby stawiać rzeczywiście na projekty typu Valium, w szczególności właśnie w takich okresach, w których się znajdujemy. Ok, na ten moment to jest wszystko. Max Data Up. Możecie z tych danych korzystać, z tych narzędzi już teraz w interwałach miesięcznych, subskrybując je bezpośrednio z portfela. Ok, na ten moment to było wszystko. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.